No cóż, jak na razie przyjrzymy się temu innemu, no klasycznemu Running Moonowi, bo jeszcze do wersji z Dunham Sparsami jeszcze przejdziemy za chwilę. No ale no, widać, że dużo się zmieniło. Running Moon stracił niestety Moltresa, który pozwalał właśnie przerzucać te Dark Energy i Energy Switchem na przykład w Running Moona. No ale za to zyskał nowego Baby Running Moona, który wali dodatkowe 10 za każdą zdyskardowaną energię Ancient. Mamy oczywiście jeszcze Fluttermire, na który na początku może zablokować na przykład Losboxika, spowolnić. Wiele ogólnie abilitkowych Pokémonów na aktywie, czy Paulo. No tu Greninja do drawowania, Iron Bundle do wymuszania zmiany. No i mamy też różnych supporterów. Prócz znanej nam już wcześniej profesor Sadas Vitality, która umożliwia ładowanie naszych Ancient Pokémonów, mamy też Explore Guys Lies, który zrzuca 4 karty, no a my sobie wtedy 2 bierzemy. Co też pozwala na przyspieszenie i zwiększenie błyskawicznie ataków Baby Running Moonem. No klasyki jeszcze, Ultra Bole. No tutaj widać, że finalnie w tej wersji nie ma Skookabilly. Pokegiry do oczywiście wyszukiwania, Dark Patche do ładowania benchowych Pokemonów, wędki do recyklingu kart, czyli no wtasowania z powrotem Pokemonów i energię, Nest Ball właśnie, Counter Catcher, jakbyśmy byli do tu, no jeszcze Poke Catcher, jakbyśmy mieli farta i udało nam się zmienić by Pokemona. No i Prime Catcher do zmiany Pokemona przeciwnika, jak i normalny. No i Switch Card, sztuk 1. Mamy też jeszcze Ancient Booster Capsule, które umożliwiają właśnie zwiększenie obrażenia Pokemonom typu Ancient, przepraszam, życia o 60. No i mamy jeszcze Pokestopa, aby bardziej przyspieszyć, czyli po prostu no, tych itemów dużo nie ma, ale Pokestop jest tylko po to, aby bardziej po prostu przyspieszyć wydobywanie niektórych itemów, takich jak Dark Patche, no i wiele, wiele innych. Ewentualnego właśnie zrzucania energii, żeby można użyć potem sady. No, zobaczymy jak to wyjdzie. No wkrótce też chyba w tym samym momencie możliwe pojawi się też wersja z Dunham Sparsami, której też trzeba się kiedyś prędzej czy później się jej przyjrzeć. No dobra, z kim tu będziemy walczyć, no bo już tak dość podniosła się w randze. Czyli wiecie, do Mastersa mi niestety jest jeszcze daleko. Ma orzeł, no pójdziemy se drudzy. No też Running Moony lubią pójść drudzy. No pięknie. Mamy tak Erden Vessel. No możemy ewentualnie wystawić tego Maszkarona. A czyli Maszkaron jest tylko do zmiany. A czyli zmuszenia. No dobra, mamy Greninja, ale wiecie, Greninja może oznaczać wszystko dosłownie. Więc musimy zobaczyć, co to za konkretny wideo. Bada bada Puffin. Mhm. Aha, Dialga, dobra, widzę. Dialga. No to widzę Beldumy. Tam się tu zdradzają. No, wędeczkę wywalimy. Tak, Dialga, dobrze myślałam. No, Dialga ostatnio oczywiście wraca na salony, jak mogliście zauważyć, zresztą wygrała już jedne regionalsy. Mhm. No to tak, najpierw robię Certain Vessel, tak? Po inne energie. Wstępnie robimy Ultra Bola po... Greninja? Ej, pokę... Gira licząc na sadę. O, no w sumie się nawet pojawiło, no.
No nic dodać, nic ująć. No jest sadą, naładujemy te dwa Roaring Moony. Okej, okay. Mamy Baby Roaring Moonę oraz energię. Czy wiadomo, nie zaatakuje od razu. No dobra, tak, patrzmy naładować tego. No będziemy musieli oddać turę. No, akurat tutaj Flusher Marno w dialogowym... No... W wydaniu nie działa, no chyba, że... Chyba wędka? Oje, research. No tutaj wchodzą te metangi, które ładują, no właśnie. Jakiegokolwiek Pokemona. No ten... Znaczy wiecie, dawny... Dobra. Nie zdobył nic. Znaczy te... O Jezus. Te są to dopiero... No dobra, no to zagrywamy sobie Pokestopa. Czemu by nie? Na Wesoju. Aha, mamy Erten Wesel. No. Z Erten Wesela po dwie energie. Z czego jeden z gry ninja. No i mamy salę. No, możemy go też. Ale jedną damy z ręki. Znaczy dobra, zrobimy sobie hyper blowera, okej? Okay? Zmusimy go do zmiany. A, no dobra. Camility Storm. Chyba nie będziemy dyskardować stadionu, bo nie ma takiej potrzeby. No i mamy pierwszego Bryza. No to już będzie trzeba się tak pobijać. No dobra, no mamy już dwa metangi. Czy będzie odpala? Znaczy, on jest o tyle... Metang jest o tyle lepszy, że... No kuźwa, no właśnie. A... Jeżeli uda mu się doładować do 5, to jesteśmy w delikatnie rzecz ujmując, w dupie. Hunter Catcher, dobra. No i sobie go użyję, kurwa, na co? Na Greninja? Czy na drugiego? No tak, oczywiście, że na Greninja, co byście myśleli? Śleli, co? Znaczy tutaj to będzie oznaczało tylko jedno... No... No oczywiście, że mi się... Czyli tak... A, Dark Patch. Nice. Zmiana nie? O kurwa, no właśnie. Czyli... No oczywiście, że no Greninja. No, no, ale jeszcze... A czyli... Zdążę go znokautować Phrasing Groundem. Zdążę go tak poturbować. No, dobra. A my go poturbujemy. To tak, Pokestop. Ej, tak tylko ten. O, ponad się poddał. Ponad się poddał, niestety. No, okazuje się, że... no, był w dupie jednak. Bo bym zrobił mu tego Phrasing Grounda jednak. No dobra, no co tym razem walczymy? Zwłaszcza, że poprzednik się niestety poddał. No dobra, nadajmy orła. Znaczy i tak to była dosyć ciekawa walka. Znaczy już wiedział pewnie. No, znowu zacznę drugi, bo tutaj akurat w tym przypadku ten build działa lepiej jak zaczyna drugi, czyli może się. Znowu mamy dwa Roaring Moony. Duże, no i jeszcze Baby i znowu Iron Man. Mogę tak jak wspomniałem wcześniej, on jest tu bardzo przydatny. Okej. Okay. Przeciwnik ma Mulligana, ale widzę, że to będzie Chen Paolo.
O innej opcji nie widzę. Znaczy, znowu nie startujemy z Flushermarn. Szczerze, że jest sada, ale... Tutaj niestety, tutaj na start będzie i tak Explore Galais. No, niestety też nie trafił się ten Flushermarn, który by przynajmniej przy sumo spowolnił był Chen Paolo, a tak to jesteśmy w piście. Chyba nawet zestawik się znalazł. No i Buddy Buddy Puffin. Okej. Nasza. No to raczej nie jest, bo po Greninja? O ile jest. O! Nie ma Greninja! No to jest dupa. Czyli tak, użyjemy sobie Explore Gunlines. Pokestopa i chyba... O Boże, jeden Dark Patch to już jest słabe. Jak nie ma Greninja? Chodź i tak... No, zakręcimy pokę stopem. Nice switch card. Nice. Tylko czy ja potrzebuję go teraz? No i co zagrywamy? Pierwszy fail. Drugi. Jest sada. No nie mamy wyjścia i będziemy musieli oddać turę. Niestety tutaj też Pokestop pomaga Chen Paolowi, więc raczej wątpię, aby zrzucił. No właśnie. Teraz on jest w stanie mnie znokautować, więc F moment. No to Chen Paolo tu musimy się jeszcze bardziej zrzucić troszkę, jakby to ująć. Chyba. Wystarczy? Czy to fuck up? Bo fuck up. Ciekawe, bo teraz jest to Cypher Maniac Skull Breaking, który pozwala nam wyciągnąć dwie karty na wierzch. Które chcę. No ale tak. No jak na razie mamy 3, czyli jest to za mało, by zaatakować małym. A, czy dojdzie, bo to jeszcze zasada, ale to za mało bym. A no tak, przecież to za mało, żeby. A mamy 2? No, jeszcze mamy 2, nice. O. Znaczy jak na razie jest ile? 1, 2, 3, 4. Co ja? No za mało by to zrobić. Sadę użyjemy, by któregoś z mniejszych naładować też dodatkowo. No i pokę stop może. O, jest Erten Vessel i Dark Patch. No to nice. No to co? Flushermarn.
Dalej. Czy jedno z ręki damy? A tu drugą z ultrabola. Możemy dać flushera, dobra. Takiego bombasa później z zafonem. Będziemy musieli chyba zdyskardować stadion. No. Żeby też nie było mu tak łatwo. No, tutaj mamy trochę problem, bo Greninja jest w prize'ach. Trochę kart, no, do malutkiego rank Moona się nazbierało. No dobra, ja mam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Co daje 80 plus 70? Wciąż za mało, żeby zbić San Paulo. Niestety. Superior, ja. No trochę widzę, że ma tych superiorów. Na razie zużył pierwszego. Co on coś kombinuje, kurwa. Czy to tylko... Pewnie tego najpierw wycofa, no i potem wejdzie tutaj pan i mnie zbije. Czemu nie ma odkurzacza chyba? Musi użyć trochę więcej energii. No i o, drugi wszedł. No niestety wszedł drugi. O, tu widzę, że to jest Artibugs. No, to może być takaś odpowiedź na TM Devo. Jakby na to nie patrzeć, no bo, no, jeżeli zrobimy mu TM Devo, no to... On jest w dupie, bo nie ma Rare Candy, bo może się... O, więc tak. Ale on nie ma abilitki. Więc to widać, że to jest dla samego wyrzucenia. Znaczy, to widać, że trochę się musi natrudzić, bo... No to będzie drugi rank Moon. A ten duży już. No tu jest ten Artibugs, który jest tu kontrą na... Na pewno musimy... Pokestop. Dobra, zobaczymy. Spin. Countercatcher. W Bugsa będziemy musieli strzelić. A. Ale utrudnimy mu troszkę zadanie. Znaczy tak trzeba... Te dwa rank Moony, tak. Kurde, wtasować, no bo... Dobra. O kurde, nie jest... Znaczy, on może się faktycznie dajmy zbrikować, jeżeli się tego Baxcalibura wyzbędzie.
Chyba, że ma Ultrabola i przywróci sobie Baxcalibura. No oczywiście, że ma Baxcalibura, więc to jest dopiero wkurwiające. No to jest też taka taktyka, zużycie dla samego zużycia. No, ma jeszcze jedna energia została. Znaczy, Czempalo też trzeba było grać, bo no, on też już jest dużo lepszy, tylko no, nie jest łatwo zbrikowalny deckiem. No nie. No już trzeci, tak? No poszedł trzeci. No, tak, trzeci. Czy jakiś mam? A zakręcimy pokę stopem. No, well. RD10 to to. Co kurwa, no nie. No trochę jeszcze brakuje. Pamiętasz panią Ewę Chowańską?